Będzie kolejny sezon Diagnozy? Tak, ale nie wiem, czy mogę o tym mówić. W każdym razie my się przygotowujemy, już jest pisany czwarty sezon. No, dużo ciekawych. A jaki będzie nowy sezon? Czy ma w ogóle Pani wpływ na scenariusz i na swoją rolę? Mamy wpływ, no nie jakiś duży, ale myślę, że to też jest kwestia naszych temperamentów i każdego z osobna. Mamy wpływ, ale jeszcze na razie też nie wiadomo do końca, znaczy są napisane dwa pierwsze odcinki, my tam coś negocjujemy, konsultujemy, wyrażamy swoje zdanie, więc na razie wszystko jest w bardzo jeszcze twórczym, pierwszym takim etapie. A w jakim kierunku chciałaby, żeby Pani postać poszła w Diagnozie? No, szczerze powiedziawszy, ponieważ w ogóle przystępując do Diagnozy liczyłam na jakąś zupełnie inną postać, na postać spokojnej pani terapeutki z ułożonym życiem. Bardzo szybko okazało się, że niestety znowu muszę grać jakąś kobietę po przejściach, to też dosyć dramatycznych. Ale w czwartym sezonie moje życie nareszcie zaczyna się stabilizować i może nawet wygląda na to, że jakaś będzie... Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę, bo mnie... Albo romans, albo... Okej, a dlaczego Polacy pokochali Diagnozę? Może dlatego, że to jest chyba ulubiony gatunek, temat naszych rozmów, czyli lekarze i te wszystkie medyczne sprawy. A poza tym ten wątek kryminalny mnie przynajmniej bardzo na etapie czytania scenariusza bardzo pociągał i ja bardzo lubię kryminały i te wszystkie takie zagadki, kto kim jest. A tutaj tego trochę było.